Pierwsze czytanie informuje nas dzisiaj, że wszyscy zostali napojeni jednym duchem. Proszę o wybaczenie, ale słowo napojeni kojarzy mi się nieodłącznie z upojeni, z takimi, którzy są leciutko na bańce. Okazuje się, że takie domysły nie są wcale głupkowate aż tak bardzo, ponieważ greckie słowo użyte w tym miejscu, napojeni, to końcówka drugiego czytania, czyli pierwszy list do Koryntian, tam mamy słóweczko, muszę się posłużyć tu kartką, epotisthemen, które oznacza właśnie dawać do picia, potizo. To jest to słowo bezokolicznik, tak jestem mądry, bo wyczytałem. Chciałem zapytać ojca Tomka, mam nadzieję, że mnie nie ogląda, bo się załamie moją greką, ale nie miałem czasu, żeby go pytać, więc musiałem sam poszperać. Zatem to słowo oznacza właśnie, że zostali obdarowani i mowa jest o piciu, o wypijaniu. I zresztą w pierwszym czytaniu, gdybyśmy czytali je dalej, poza tym, co wyznacza nam liturgia, to usłyszymy, że Żydzi, którzy zobaczyli apostołów, którzy wyszli z Wieczernika, już napełnieni Duchem Świętym, mówią sobie, no ci to się nabombali młodym winem normalnie. I tu z kolei dosłownie się mówi o tym, że są wypełnieni, że są no, zalani wręcz młodym winem. Zalani w sensie, no, tak jak naczynie jest wypełnione. Czyli mowa jest o piciu. To słówko też z drugiego czytania, napojeni, użyte jest choćby w Apokalipsie, w 14 rozdziale, kiedy mowa jest o Babilonie, który upadł, która upadła dokładnie, bo to jest niewiasta, i gniewem swojego nierządu napoiła narody. I te narody są potem, mówi się dalej w 17 rozdziale, są pijane winem jej nierządu. A więc mowa jest znowu o piciu. No i tak sobie myślę, że kiedy Duch Święty przychodzi, to mamy się go napić, tak jak człowiek spragniony pije. To słówko to samo jest użyte w rozdziale 25 Ewangelii Mateusza, 35 rozdział, kiedy Pan Jezus mówi, byłem spragniony, a daliście mi pić. Kiedy ktoś jest spragniony, to nie dajemy mu dwóch kropelek do picia. Kiedy ktoś na pustyni umiera z pragnienia, to też nie mówimy, no to sobie łyknij kapselek mały i już. Ale pije tyle, ile może, wypełnia się, aż pęknie prawie jak smok wawelski. I tak się stało z apostołami. Pierwsze czytanie mówi nam, że zostali wypełnieni Duchem Świętym. Drugie, napojeni jesteśmy. Czyli chodzi o to, abyśmy pili do rozpuku, abyśmy pili ile wlezie Ducha Świętego. Przychodzi on po to, nie abyśmy go spróbowali językiem troszeczkę, dwie kropelki, ale abyśmy się nim upijali, abyśmy byli pełni Ducha Świętego, żeby ludzie mogli o nas powiedzieć, no ci są nabombani Duchem Świętym. I o to by nam chodziło, aby Duch Święty tak nas mógł wypełnić, abyśmy my na to mu pozwolili, by tak się stało. Kiedy wlewamy wodę do naczynia, do szklanki powiedzmy, czy do kubełka, to ta woda wypełnia naczynie całkowicie. Nie wlewa się troszkę gdzieś tu przy ściance, idzie do góry, a reszta tu jest wolna. Tylko wypełnia się od dołu do góry. I tak Duch Święty wypełnia nas. Czyli nie za bardzo można by powiedzieć, Duchu Święty, proszę bardzo, przyjdź, ale część tą, wiesz, jaką mi chodzi, część mojego życia zostaw w spokoju, nie zmienia jej, bo jest okej. No i też mam, wiesz, takie małe grzeszki, które są przyjemne i miłe, dają mi dużo satysfakcji albo, nie wiem, poczucie pewności siebie, czy w ogóle jest miło, więc proszę tego też nie zmieniać. Resztę okej, ale tych części mojego życia nie. No więc tak nie działa to. Duch Święty, kiedy przychodzi, wypełnia wszystko. Od stóp do głów, wszystko całkowicie. Wypełnia apostołów, mówi nam pierwsze czytanie. I na tym to polega, że Duch Święty ma ciebie wypełnić, czyli to, co nie jest dobre, to, co jeszcze nie jest Pana Boga, ma zalać, tak jak potop, ma zniszczyć, ma utopić, ma oczyścić, ma wypełnić sobą i przemienić, uświęcić. Czyli mamy pić Ducha Świętego aż do upojenia się. Jest jeszcze jedna rzecz ciekawa w związku z dzisiejszą liturgią słowa, mianowicie pierwsze czytanie i Ewangelia mówią nam o tym, że uczniowie byli w miejscu takim lub siakim, czyli dokładniej czekali w Wieczerniku. Byli na modlitwie. I kiedy Duch Święty zstępuje, to nie przychodzi gdziekolwiek, bo w tym czasie w Jerozolimie było pełno Żydów, a jednak nie stąpił na nich, ale na apostołów, ponieważ czekali na Ducha Świętego, bo byli w miejscu, gdzie mieli być.
Czyli znaczy to tyle, że Ducha Świętego otrzymuje ten, kto jest posłuszny Panu Jezusowi, kto oczekuje tam, gdzie Jezus mu nakazał. Posłuszeństwo przynosi jako owoc Ducha Świętego. Wiemy o Tomaszu, że nie był razem z 11, kiedy przyszedł Jezus i tchnął na nich Ducha Świętego. Nie otrzymuje. Nie wiem, czemu go nie było. Nie sądzę go, bo to nie moja sprawa, ale go nie było. Zatem obecność w tym miejscu, gdzie chce Jezus, daje nam Ducha Świętego. Pragnijmy go zatem, wołajmy o Ducha Świętego, pozwalajmy mu działać w całym naszym życiu, no i upijajmy się, ile wlezie, Duchem Świętym, abyśmy byli, tak jak mówi drugie czytanie, napojeni Nim.